Jeszcze dostać. No nie, to jest kurczę grane. Zdążymy. Wiatrak jest zrobiony. Ale nie tak miało to wyglądać. Chciałem wdropać się na samą górę. Widocznie jeden nie może się chwycić tego elementu. Może ja po prostu powinienem... Stamtąd od razu tam wlecieć na górę, nie wiem, do tej wieżyczki. Już sam nie wiem. Tam. Dlatego nie mogę się łapać. Wiele mi to nie daje. Ale może gdzieś tam obok jest otwarte okno. Nie widzę żadnego. No cóż, jesteśmy na górze, a wyjścia dalej nie ma. Czy ono jest gdzieś ukryte? Ja go nie widzę, zarośnięte. Stroi sobie ze mnie żarty. Widzicie tego zazdrajca?
Dobrze, kurczę, tutaj otwarte jest. Ja tego wcześniej nie zauważyłem. Łapka, czy nie? Frank, kościół jest pusty. O czym ty mówisz? Hakona tu nie ma, ale chyba renegaci mieli tu obóz. Ogień jeszcze się tli. Aiden? Dlaczego chciałeś się spotkać? Bo tak. Stęskniłem się. Wiem, że masz nowych przyjaciół. A co słychać u Lawan? Nie wiesz, gdzie jest? Nie. Wiem jednak, że ktoś wykańcza czołowych oficerów Williamsa. Każdy ginie od jednego bełtu z kuszy. Brzmi jak dzieło Lawan, prawda? Dobra, pielgrzymie. Pora przejść do interesów. Nadal jesteś na smyczy Waltza. Dość pogaduszek, Aiden. Daj mi klucz. Co? Klucz GRE, Aiden. Dawaj go. Zobaczymy. Nie chcę z tobą walczyć, Hakon. Szkoda. Mam gdzieś twoje zachcianki. Uratowałem cię na bazarze. O! Ty uratowałeś mnie, a ja ciebie. Jesteśmy kwita. Cokolwiek myślisz, nie jesteśmy przyjaciółmi. Nigdy nie byliśmy. Teraz oddawaj klucz. Wiesz, że tego nie zrobię. Odbierzcie mu ten jebany klucz. Ups. Kurka. Czy jeszcze ktoś? Z łuku do nas strzela. Kurka. Ciemno tu trochę. Gdzie on jest? Tam są. Boję od tej strony go jakoś zaskoczyć. O kurde, nie trafiłem. Thank you.
z zaskoczenia. Rozmawiasz z Hakonem. Całkiem nieźle, młody. Wyrobiłeś sobie niezłą opinię w tej dziurze. Tatka. Teraz z nim pogadamy, tylko najpierw zobaczmy. Co znaleźliśmy? Organizacja zasadzki. Wszystkich jednostek, działajcie ostrożnie. Pielgrzym zdaje się mieć wysoko postawionych przyjaciół. Należy go wyeliminować cicho i szybko. Nie mogło się dowiedzieć, że my za tym stoimy. Najlepszym sposobem, by go dopaść, jest zapewne odpowiednio zaplanowana zasadzka. Jak zdobędzie klucz, dostarczcie go bezpośrednio do W. Taka Matyjas. Ten Hakon. Tego właśnie chciałeś? Jesteś gotów mnie zabić, Hakon? Dla tego klucza? Tyle osób zdążyło już zginąć. Nie powstrzymam koła wprawionego w ruch. Ale miałeś szansę mnie zabić. Odebrać mi klucz na bazarze. I co? A jak sądzisz, młody? Obiecałeś wydostać mnie z miasta. Mieliśmy umowę, a potem na mnie doniosłeś. Ach, myślisz, że Waltz pozwoli ci odejść tak po prostu? Wiesz, co zrobił Dylanowi i pozostałym. Tak, ale oni stali mu na drodze. Dylan go zdradził. Lukas nie chciał oddać klucza, więc... Więc go zamordowałeś! Klucz to moja przepustka na zewnątrz. Wielka szkoda, że muszę cię zabić. Ojej. Tak on naprawdę? Znowu nas zaraz odpadła. Hakon! Nie uciekniesz! Możliwe, ale nie chcesz mnie widzieć. Nie jestem taki ładny jak kiedyś. Widzieliśmy twój biomarker. Nie znajdziesz mnie na czas. Pokonaj Hakona, poszukaj Hakona w kościele. Gdzie on może być? W razie czego mamy przecież jeszcze chyba te pomagacze odporności. Może tu? O kurde. Frank, Lawan, dlaczego ją zdradziłeś? Frank powiedział ci o wieżowcu. Powiedział, że stchórzyłem, co? Myli się co do tego. To była samobójcza misja. A Lawan, dlaczego ją zostawiłeś? Co? Skąd niby o tym wiesz? Odpowiedz na pytanie.
zawarłem pakt z diabłem. A ona miała własne piekiełko. O czym ty gadasz? Odszedłem, by ją chronić. Gdybym z nią został, Walt by ją zabił. Dlaczego z nim pracowałeś? Dlaczego zdradziłeś Franka? Ja wcale... Nie zdradziłem Franka. Ja próbowałem wszystko naprawić. Po akcji w wieżowcu chciałem szpiegować Waltza, ale nabrał podejrzeń. Groził zabiciem Lawan. A teraz jest za późno. Jezu. Przykro mi, Hakon. Nie chciałem tego. Frank? Tu Aiden. Hakon nie żyje. O kurwa, nie. Wiedziałem, że tak będzie. No cóż. Wracaj do Rybiego Oka. Podsłuchałem coś na temat Waltza. Kieruję się do Old Villedore, Aiden. Osoba, którą namierzył, to doktorka z GRE. Ma to związek z bazą danych? Tak. I chyba wiem, kogo chcę dopaść. Spróbuję skontaktować się z nią drogą radiową. No nie? Dlaczego tak wyszło? Kurka ładna. Trochę niespodziewane. Daj mi ten klucz, Aiden. Przestań, Hakon. Nie jesteś w stanie walczyć. Wkrótce się przekonamy. Racja? Hakon, pogadajmy. To nie ma sensu. Nocni biegacze nic dla ciebie nie znaczą? Nie chcesz wszystkiego naprawić? Nie ma czego naprawiać. Nocni biegacze nie istnieją. Nieważne, co Frank gada, zmarłych nie wskrzesi. Choć to piękne marzenie. Co tu się tak naprawdę dzieje? Wiem, jak zostawiłeś nocnych biegaczy. Codziennie się zastanawiam. Czy gdybym tam był, coś by to zmieniło? Czy oni by przeżyli? Wiem, że nie zwrócę im życia, ale poprzysiągłem, że wykażę się przed Frankiem i Lawan. Nie chcę już z tobą walczyć, Hakon. Ja też nie chcę. Ja też. Wiesz, jestem zmęczony. Kurewsko zmęczony. Ale jazda, co? Bałem się, że będę musiał sam surfować. Dzięki, że go dla mnie zmiękczyłeś. O, jest i mój promyczek z zabójczą kuszą. Zamknij ryj. Dobrze, że mnie nie wykończyłeś, Aiden. Inaczej byłaby wkurwiona. Lawan! Jak ci się... Mam swoje znajomości. Zatrzymaj mnie, a przestaniemy się przyjaźnić. Kurczę, blada. Zabicie Hakona ci nie pomoże, Lawan. A co ty możesz wiedzieć? Wiem o nocnych biegaczach. Frank mi powiedział. Mówił o równowadze. I odpuszczaniu. On i odpuszczanie? Odpuścił. Ty też możesz. Prawda? Lawan mówił, że chciał cię chronić. O czym on do cholery mówi, dupku? Mówił, że dołączył do Waltza, bo chciał go szpiegować. Aiden, zamknij się. Ale przestał, bo Waltz groził, że cię skrzywdzi. Pierdolisz. Wiem. Przestań kłamać! Lawan! To jest pierdolenie! Wypierdalaj stąd! Na pewno? Idź, zanim zmienię zdanie, dupku!
Przepraszam. Jak się czujesz? Sama nie wiem. Chyba czuję ulgę. Jakiś spokój. W końcu, ale... Powinnam go zabić. Był na mojej liście. Nadal na niej jest. No to się jej pozbądź. Ta lista to mój jedyny cel. Dodawała mi sił. Wyrzuć ją, Lawan. Myślisz, że mnie znasz? Pierdol się. Lawan, czekaj. Kurczę, blada, ale zwrot akcji. Już myślałem, że ten Hakon leży. Przecież, kurna, stracił przytomność. Dobra. Nie wiem, czy jest sens jeszcze się rozejrzeć tu. Może tak na szybko. Uda się coś znaleźć pożytecznego. Ja nie mogę. Dobrze, że przeżył. A już miałem takie wrażenie, że znowu nieodpowiednia decyzja. Dobra, wygląda na to, że... O, tutaj są jakieś elementy. Młotowe, tylko szkoda, że te słabe. Jeszcze skrzynki, a może jeszcze jakaś notatka będzie? Wezmę te śmieci, to chociaż na sprzedaż będzie. To 33. Dobra. O, jest. Badanie. Hako. Rzeźnik. Waltz. Brawo, Lawan. Udało ci się. Listę zostawiła. Gdzie ona jest? Tutaj. Lista Lawan, skurwy, Raje, Hakon, Rzeźnik Waltz, Gentleman, Mukowski, Stara Wiedźma z Twierdzy, Nieczytelne, Marszal, Gnomu z Bazaru, Alfons Vadim. Nieczytelne. Pewnie ten. Aiden był napisany. Albo i nie. Frank? Gdzieś ty był, młody. Czekam na ciebie w Remimoku. Wracaj tu. Tak. Od naszej ostatniej rozmowy sporo się działo. Ja pierdolę. Co się stało? Wszystko gra? Tak. Choć nie uwierzysz, co ci powiem. Lawan tam była i... puściła Hakona wolno. Co zrobiła? Tak. Zniszczyła swoją listę. Jestem w szoku. Zachowaj to na później, Frank. A co z tą doktorką? Wszystko ci opowiem. Nie wierzę, że byłem tak blisko śmierci. Dzięki. Okej. A no, przecież mamy ten lepszy łuk.
Kurno, ja znowu cię uratował. To była ta misja. Gdzieś. Poza tym się robi noc. O, właśnie tam. Zobaczymy, co ta osóbka by chciała od nas. Gdzie on jest? Czy on był na tym budynku? Miałem wrażenie, że gdzieś tu. Ale może przez to, że noc się zrobiła, to... To wolał się schować. Jakieś łóżko. Tutaj. Zróbmy sobie dzień w takim razie. I spróbujemy zrobić to zadanie, skoro jest bliziutko.